Szampańska zabawa w sylwestrową noc w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie to już pozycja obowiązkowa w kalendarzu każdego melomana. Każdego roku staramy się zaprosić artystów takich, którzy przyciągną publiczność, ale i również będą z nami świętować ten wyjątkowy czas. Wszystko wskazuje też na to, że tegoroczna gala sylwestrowa będzie wydarzeniem, które zapamiętają na długo nie tylko ci, którym blues i soul w duszy gra, ale też każdy zagorzały kinoman. Będziemy mieć naprawdę wielkie wydarzenie, bo wszyscy na pewno znają Blues Brothers. To będzie faktycznie z wielką orkiestrą symfoniczną, przygotowane ze znakomitymi wykonawcami, bo Zbyszek Zamachowski, Maciej Miecznikowski. Artyści wcielą się w bohaterów tego kultowego filmu i wykonają największe przeboje z tej hollywoodzkiej superprodukcji. Talent estradowy i poczucie humoru duetu Zamachowski-Miecznikowski to gwarancja nie tylko pełnego profesjonalizmu scenicznego, lecz także świetnej zabawy. Udało nam się ściągnąć tych artystów na właśnie ten wyjątkowy czas, bo ten wyjątkowy czas jest zawsze najbardziej oblegany przez wszystkie instytucje. Artystom towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Olsztyńskiej pod batutą Piotra Sułkowskiego i Basema Akiki. Energetyzujące show Omarz a Blues Brothers to wydarzenie, którego nie można przegapić. Zapraszamy Państwa 30 i 31 grudnia na koncerty w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Koncerty sylwestrowe. Jak najbardziej bracia blues. Zapraszamy.